Cześć! Już niedługo przypominajka Fanimani zyska dodatkową funkcję, mianowicie przypominania o 1% podatku i przekazaniu go do Waszej organizacji. Każda osoba, która ma zainstalowaną w swojej przeglądarce przypominajkę Fanimani, w momencie gdy kliknie ikonkę przypominajki, zobaczy informacje na temat organizacji i dane dotyczące przekazania 1% podatku, czyli nazwa organizacji, celu weryfikacji, że na pewno przekazują 1% odpowiedniej organizacji, numer KRS oraz cel szczegółowy. Oczywiście, jeśli jest to uzupełnione. Te dane będą się pojawiać na podstawie tego, co macie uzupełnione w panelu organizacji na fanimani.pl w zakładce 1% podatku. Kolejna funkcja przypominajki, która już wkrótce się pojawi, to w momencie, gdy ktoś wejdzie na stronę, gdzie wypełnia PIT, na górze strony również pojawi mu się informacja na temat nazwy organizacji, KRS oraz cel. Tutaj widzicie taką ikonkę, będzie mógł kliknąć kopiuj, skopiuje i będzie mógł wkleić już jako dane Waszej organizacji, czy też sprawdzić, czy te dane się zgadzają. I kolejna rzecz, w momencie, gdy ktoś wyszukuje informacji na temat wypełnienia PIT czy rozliczenia PIT, również zobaczy informacje na temat organizacji oraz numer KRS oraz cel. To są nowości, jeśli chodzi o przypominajkę. Dajcie znać, co o nich myślicie w komentarzach. Dzięki, hej!